Dzień dobry. 11 grudnia, niedziela, popołudnie. Kolejne piwo. Takie bym powiedział po niedzielnym obiedzie. Dosyć lekkie, dosyć ożywcze, odświeżające i lokalne. A będzie to Browar Haier z Bierunia, Zappa Appa. Przepraszam, Zappa Appa. To jest Appa chmielona chmielem Zappa, nazwanym tak na cześć Franka Zappy. No i tak. To jest tak zwana seria 1000. Między innymi jest również Pilsner 1000. 1 na 1000. No i zobaczmy, co mają nam do przekazania. American Pale Ale zdominowane chmielem Zappa, który wprowadza nuty tropikalne, sosnowe oraz cytrusowe. Chmiel nazwany na cześć muzyka Franka Zappy. No to prawda, Frank Zappa zmarł, z tego co kojarzę, w 93 roku, więc w przyszłym roku będzie już 30 lat od jego odejścia. Piwo jasne, górnej fermentacji, niefiltrowane i pasteryzowane. Składniki, co wrazili? Woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, chmiel, drożdże. Ekstrakt początkowy 12, alkohol 4,7, no czyli taka sesyjna apka. Spożywaj alkohol odpowiedzialnie. Daj pozór, co by się nie ożarł. No to akurat jest pięknie wyrażone, dlatego że jest jeden z niewielu przykładów użycia ślabikorza starego typu, znaczy nie o z kreską poziomą, tylko u z krążkiem, mówiąc po czesku, czyli takie, żeby to było widać. Zróbmy tak. U otwarte z kółeczkiem. Czyli właściwie dźwięk U. Temperatura serwowania 8-11. Pić schłodzone i spożyć do 30 listopada 2023, czyli jeszcze świeżo. Browar Haier, ulica Rynek, Bieruń. Cóż, ja to piwo kupiłem na stoisku browaru Haier w czasie jarmarku świątecznego na Nikiszowcu w Katowicach. Szkło, jakiego użyję, to jest IPA Glass z Birbanta. Bardziej tropiki. Trochę żywica jest, ale nie jest tak silna jak w innych hapach. Właśnie żywica a sosna to są dwie różne rzeczy. Co miałem okazję się przekonać, pijąc tego Forest Tripla z Nepomucena. Pachnie fajnie, chmielowo, nowofalowo, jest cytrusowo faktycznie, ale bardziej tropikalnie. Właśnie żółte owoce, mango, marakuja, trochę papaja, takie aż lekko przejrzałe żółte owoce. To jest taki aromat, to szczególnie przy białych owocach często się wyczuwa aromaty typu nafta, chemia. Natomiast przy żółtych, takich przejrzałych, ten aromat trochę przypomina taki wiercący w nosie zapach parującej benzyny,
parującego oleju silnikowego. Ja nawet lubię ten aromat, więc tu się nie czepiajmy. To nie jest to wada. Zobaczmy. Barwa ciemna słomka, lekko zielonkawo, znaczy zielonkawe takie, opalizacja zielonkawa. Czy ona jest, nie, ona nie jest filtrowane, jest mętne, średnie pęcherzyki piany i drobne, ładna piana. Czekajcie, zrobię zdjęcie do czołówki. No i tak. Żółte owoce, takie przejrzałe lekko. Cytrusy. Bardziej pomarańcza i grapefruit niż pomelo i cytryny. Trochę żywica, taka klasyczna żywica. Czy sosna? Nie wiem, co autor miał na myśli w sosnowe, bo nuty sosnowe mogą z jednej strony być żywiczne, ale z drugiej strony mogą być też takie szyszkowo-ściółkowo-leśne. No dobra. Pyrsk. Ciekawie. Jest sesyjne 4,7, więc można dwa takie rzemknąć. W smaku to aż... Poczekajcie, aż muszę sprawdzić, czy to jest jakaś autosugestia, ale... Smak tu aż się pojawia taki, nie wiem jak to nazwać, po przełknięciu wrażenie smaku prażonych orzechów laskowych. Taki posmak jak Nutella. Tylko nie słodka. Goryczka jest średnia, nie zalega, nie przeszkadza w piciu. Piwo jest w smaku bardziej, bardziej cytrusowe niż tropikalne. Jest takie zamglone cytrusy. Tak jakby cytrusowy, ale no właśnie. Lekko rozwodniony i tak nieokreślone właściwie, z której części te cytrusy pochodzą. Czy to jest przy skórce, czy to jest zest, czy to jest, jak to się w cytrynie nazywa, albedo, czy to jest sok. Takie, no takie za mleczną szybą cytrusy. Przyjemnie odświeżające. Spłukujące inne smaki na języku. Nie zapycha. Bardzo ładnie znaczy szkło. Naprawdę fajne piwko. Seli 1000.
Sesyjna apa. Cenowo też nie jest źle, bo wychodzi koło. Ilu płaciłem? 12, 13 zł mniej więcej za butelkę, czyli można zainwestować. Czy jest dostępne w sprzedaży detalicznej? Nie wiem. Nie widziałem go do tej pory w sprzedaży w sklepach. Natomiast właśnie w okresach typu Wielkanoc, Święta Bożego Narodzenia, festiwale, jakieś targi lokalnej żywności, przynajmniej w województwie śląskim, nie wiem. Myślę, że bez większych problemów browar Haier się uda znaleźć i to piwo nabyć. No dobrze, dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam na kolejny film. Myślę, że z Haiera jeszcze jedno piwo się pojawi. Może nawet dzisiaj je dogram, czyli będzie to Imperialny Porter. Po więcej zapraszam na mój kanał. Zapraszam do subskrypcji, komentarzy i do usłyszenia. Cześć.